Witam Państwa serdecznie. Mały, krótki raport z placu boju. Dotarły do mnie chemiczne przesyłki. Znaczy dotarły już kilka dni temu. Piszę już w zasadzie po ich zastosowaniu. W lewym roślinnym akwarium musiałem użyć ChemiClean do pozbycia się sinicy, która się pojawiła ponownie w akwarium. W prawym, w tropikalnej wyspie, Noplanaria, która miała mi pomóc z wypławkami, których było w tym akwarium już w nadmiarze. Tawki kupiłem na Allegro, one są w takich strunowych woreczkach. Jeden i drugi środek jest dość drogi, jeśli by się chciało go kupić tak w całości. Dzięki Allegro możemy kupić mniejsze dawki. Najpierw może o roślinnym akwarium. W roślinnym akwarium pojawiła się po tych upałach sinica, tak jak w zeszłym roku. Nie wiem, czy jest to spowodowane wyższą temperaturą, dużo wyższą temperaturą wody. I może to ma jakiś wpływ na chemię i biologię w akwarium. Może rośliny mają większy problem w związku z tym, że jednak one nie są roślinami jakimiś szczególnie ciepłolubnymi. Większość roślin w tym akwarium dobrze rozwija się w temperaturach od 22 do 26 stopni, a tu jednak przez miesiąc te 30-31 stopni było. To samo było w zeszłym roku. No i też po takim stopniowym wyciszaniu się lata zaczęła się pojawiać sinica. Tutaj jeszcze dodatkowo mam problem z brązowym, tłustym glonem. Tak do końca to nie wiem, jaki to jest. Czy to jest brunatnica, czy jakaś wersja okrzemki. Chyba by trzeba było to pod mikroskopem zobaczyć i jeszcze mieć kogoś, kto się na tego typu sprawach zna. W każdym bądź razie tak, podana była pierwsza dawka ChemiCleanu. Po 48 godzinach została podana druga dawka ChemiCleanu. Wysprzątałem akwarium, pousuwałem i brunatnicę z roślin i z wystroju, czyli z korzenia, z filtra, częściowo z kamyków, nie wszystkich, jak widzicie. Najbardziej zarażone były liście zwartki, liście ludwigi. Ludwigię to praktycznie wyciągałem, tu są trzy sadzonki, co prawda ich nie widać. Wyciągałem z akwarium i czyściłem. Ta największa taka się troszkę powykręcała, ciekawe czy przeżyje, zobaczymy, czy się unormuje. Tak samo lobelię też wyjmowałem z akwarium, też czyściłem listki. No wygląda to na tą chwilę wygląda to dobrze. Jakieś tam dodatkowe rejony, gdzie by tam ta plecha się miała pojawiać, już się nie pojawiają. No się według instrukcji już w zasadzie pierwsza dawka ChemiCleanu powinna całą wodę oczyścić z sinic. Tak było w zeszłym roku i w zasadzie w tym roku było tak samo. Tą drugą dawkę to tak daje profilaktycznie. Przejdźmy do tropikalnej wyspy. Tutaj problemem nie były jakiś nadmiar glonów, sinicy, brunatnicy czy tam czegokolwiek innego. W tym akwarium mam troszkę nitki. Na listkach widać na przykład zwartki. Troszkę zielenicy gdzieś tam na szybach się pojawia, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest tutaj pod względem glonów źle. Przypuszczam, że też dlatego, że lewe akwarium ma już dobrze ponad 2 lata, a prawe ma rok. Żwir jeszcze tutaj nie jest tak wypełniony detrytusem jak w tym drugim akwarium. Problem tu był z wypławką. Dopóki tych wypławek było tam kilka sztuk i pojawiały się gdzieś na wieczór i czyściły piasek z pozostałości po karmieniu. Ja karmię akurat kieryski tubifexem, czyli rurecznikiem. No to mi to nie przeszkadzało. Ale już tych wypławek pojawiało się naprawdę dużo. Kiedyś siedząc przed telewizorem zauważyłem taką różową plamę na piasku. Podeszłem, bo myślałem, że to tubifex wyszedł z piachu. Ja tam patrzę, a tam chyba koło setki wypławek. Mechaniczne usuwanie niewiele się zdało. Postanowiłem sprawdzić chemię. No i muszę powiedzieć, że no planaria działa.
Kupiłem też w stronowych woreczkach 3 dawki Noplanari. Podawane było to codziennie. Wyjąłem wcześniej Helenki, oprócz bodajże jednej. Ale co ciekawe, przeżyła. Widocznie Helenki są twarde. Mam zbliżenie, jak wyglądają wypławeczki w tej chwili. Zobaczymy, czy wyostrzy. Postaram się wyostrzyć. No właśnie. Za chwilę będę to wężykiem ściągał. One są teoretycznie jeszcze żywe, ale większość z nich wyszła z piasku. Albo są martwe, albo ledwo się co ruszają. Także chemia, naturalna chemia. Z tego co wiem, to no, planaria to jest jakiś tam wyciąg z jakiejś rośliny chyba, albo z kilku roślin. W każdym bądź razie tutaj też ich jest sporo, ale tu mi się już chyba w tym rogu nie wyostrzy tak bardzo. Nie jestem pewien, czy się uda, ale mam nadzieję, że to widzicie. No wymordowało. Wymordowało według zaleceń, według instrukcji. Powinno się kurację powtórzyć po tygodniu, bo tyle mniej więcej trwa okres wylęgania się wypławek z jajek, które mogą gdzieś jeszcze być tam w żwirze, w piasku i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, w każdym bądź razie już w zasadzie po pierwszej dawce już było widać po tych wypławkach, że nie czują się za dobrze. Przy drugiej dawce już martwawe czy takie osłabione wypławki się czasem w toni wody pojawiały, a przy trzeciej dawce, którą podałem dzisiaj rano, zaczęły wychodzić na piasek. Zaczęły wychodzić, one najczęściej w piasku siedzą i sobie czekają na tubifeksa. No w każdym razie zaczęły wychodzić na piasek, pokładać się i mam nadzieję, że to będzie już z wypławek tyle. No, no planaria mi się w akwarium sprawdziła. Tam była dawka bodajże na 50 litrów. Tutaj wiadomo, litrów jest 30, czyli dawka jest przesadzona, dlatego też wyciągałem Helenki, no bo mi ich było żal. Jednej Helenki nie wyjąłem. A spróbujemy dać zbliżenie na tą panią Helenkę. Ona jest zamknięta, ale jeszcze tak z godzinkę temu się przemieszczała. Nie widziałem tam problemu. Zobaczymy. Jak już ją zobaczyłem dzisiaj, to stwierdziłem, że już jej nie będę wyciągać. Helenki są bardzo mocne. Ostatnio Helenka mi wypadła przy sprzątaniu akwarium na korzeniu była i przeleżała 15-16 godzin w łazience na podłodze. Zamknięta. Wrzuciłem ją do wody i po 15 minutach otworzyła się i żyje po dziś dzień. Twarde. Twarde te ślimaki. Ale przydatne. Nie mam praktycznie zatoczków ani w jednym, ani w drugim. O ile jeszcze po wrzuceniu Helenek małych zatoczków było sporo, o tyle jak się tylko Helenki rozmnożyły i pojawiły się małe Helenki, to już wszystkie małe ślimaczki padły. Nawet czasami gdzieś się jeszcze pojawia rozdętka, to zresztą jak tylko mam możliwość, to kupuję. To kupuję, czy to rozdętki, czy większe zatoczki. Bo Helenki jedzą sobie tutaj tubifeksa, ale no, ślimaki to podstawowe ich pożywienie chyba, prawda? No i tak. Coś tu mogę jeszcze więcej powiedzieć. No nic, no będziemy obserwować. No po tygodniu zobaczę, jak wygląda sprawa w roślinnym akwarium. Czy sinica się nie powtórzy? Sinica raczej nie przypuszczam. Bardziej boję się tej brunatnicy, czy jak to się, jak się ten gląd tam może nazywać, bo powiem szczerze, nie wiem. No, tu widać na żwirze w rogu. A to są opadnięte części z czyszczenia roślin, tych, których z akwarium nie wyciągałem. Widać tego troszkę na amubiasie. Dość intensywnie korzeń też był zaatakowany. Ona się potem układała też w miejscu wylotu filtra. Filtr też cały zabrązowiony był. Nie wiem, powiem szczerze, co to jest za gląd tak do końca i jak sobie z nim poradzić. Może ktoś miał z tym styczność w swoich akwariach, to poproszę o jakiś wpis w komentarzu. Sprawdzimy, skontrolujemy, zobaczymy.
No cóż, na dzisiaj to chyba wszystko z placu boju wojny chemicznej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.